Ja fizycznie z nią byłem, natomiast w przestrzeni mentalnej ja sobie wyobrażałem Mężczyznę. mężczyznę i wyobrażałem sobie różne akty z przeszłości. Wiesz, i to naprawdę działa, bo nasze wyobrażenia potrafią nas przenieść w zupełnie inny świat. I jeden z kolegów wyszedł i zadał publicznie pytanie przy wszystkich, czy to prawda, że twój syn jest pedałem? I wtedy ja też dotarłem do tej osoby, która to rzekomo powiedziała. Czy coming out jest potrzebny? Podejrzewam, że nie każdy potrzebuje takiego coming out, ale jeśli chodzi o mnie, to ja wewnętrznie potrzebowałem się już tak mocno uwolnić sam od siebie, bo tych mężczyzn to u mnie było, tak, było bardzo dużo. Ja sobie nie żałowałem, bo jakbyś zadał mi takie pytania kilka lat temu, to po pierwsze ja To bym tak. nie wystąpił tutaj z tobą, po drugie to bym powiedział, że jesteś nienormalny i po trzecie to bym się wyparł, że jestem gejem, I że nie tak? lubisz pedałów. Tak, i że nie lubię pedałów, tak. Ciekawe rozmowy.pl. Czas porozmawiać. Zapraszam, Karol Juchniewicz. Witam w programie Ciekawe rozmowy.pl. Ja nazywam się Karol Juchniewicz, a moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Strzałka, twórca kanału na YouTubie Jestem Sobą, YouTuber. Niegdyś żonaty gej z dwójką dzieci, uzależniony od alkoholu i narkotyków, w dużej mierze traktujący facetów jako zwykły dodatek do ich penisów, a dzisiaj człowiek bez nałogów, przyjaciel swojej byłej żony, posiadający stałego partnera, który zresztą tutaj z nami dzisiaj jest. Medytuje, rozwija się wewnętrznie, stara się pomagać innym ludziom i być po prostu dobrym człowiekiem. A co najważniejsze, zawsze chce pozostać sobą, tak jak nazwa jego kanału na YouTubie wskazuje. Witam cię, Łukaszu, serdecznie. Cześć, witam serdecznie. No to może zapytam cię na początku, ile miałeś lat, kiedy uświadomiłeś sobie, jestem gejem i czy wcześniej nie miałeś żadnych podejrzeń? Wiesz co, to jest tak, że jak byłem dzieckiem, zaczęliśmy jeździć na jakieś obozy wyjazdowe i gdzieś ta energia seksualna zaczęła się w nas budzić. To był wiek około 13, 14, 15 lat. To ja czułem, że coś jest nie tak, bo bardziej ciągnęło mnie w stronę moich kolegów niż w stronę koleżanek. Natomiast to było bardzo trudne, ponieważ z poziomu głowy ja wiedziałem, że powinienem być z dziewczyną i powinny podobać mi się dziewczyny. Natomiast wpadałem w coraz większą panikę, bo szło mi w całkiem inną stronę. Ale na wtedy byłem zdany sam na siebie, bo mam 39 lat, więc jak się cofniemy parę lat do tyłu, to wtedy było jeszcze zupełnie inaczej. Nie miałem żadnej pomocy, ani ze strony książek, ani ze strony internetu, tylko byłem i tkwiłem w tym całkowicie sam. I wtedy, jak zacząłem jeszcze bardziej dorastać, jak powiedzmy tutaj wiek około 16 lat, to coraz większą ulgę zaczął przynosić mi alkohol, który gdzieś tam zacząłem próbować. A po prostu to odcięcie i to wewnętrzne nieporadzenie sobie ze sobą powodowało, że alkohol tak naprawdę na wtedy ratował mi życie. Także myślę, że gdzieś to, wiesz, to było od tego okresu dojrzewania, około, tak, około 13, czyli 12 wtedy, gdzie lat. U ciebie zaczęła się, kiedy zaczęła się u ciebie wyzwalać taka świadomość seksualna. Tak, to wtedy właśnie zaczęło się pojawiać to, kim naprawdę jestem, ale ja w ogóle nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. To był dla mnie totalny odpał i to było takie zakręcenie, że trudno mi było sobie z tym poradzić, bo całym sobą wiedziałem, że w przyszłości powinienem mieć żonę, dzieci, a ciągnęło mnie w zupełnie innym kierunku i wiesz, no taki byłem rozdarty, to były dwa światy. A tak naprawdę ja nie miałem do kogo się zwrócić, bo nigdy w naszym domu się nie rozmawiało na te sprawy. Nie było wtedy żadnych psychologów, no nie było nikogo, do kogo mógłbym się zwrócić, ponieważ jeszcze też wyrastałem w środowisku bardzo homofobicznym. Rodzice też? Tak, ale co to znaczy środowisko homofobiczne? W sensie takim, że cały czas gdzieś słyszałem po boku, że jebać pedałów, jakbym zobaczył takiego, to bym nad bagnem powiesił, niech go komary zeżrą. I wiesz, słysząc to wszystko od osób, które kochasz, tak jak kochasz tatę, kochasz mamę, mama może nie mama, to się nie wypowiadała w taki sposób. Natomiast jeśli chodzi o ten pierwiastek męski, tata był dla mnie autorytetem i to była osoba, którą kocham. I nagle od takiej osoby słyszę agresję do drugiego człowieka i nie zapominajmy, że ja wtedy byłem dzieckiem.
to dla mnie to było potężne przerażenie, że patrzę na osobę, którą kocham, a z drugiej strony widzę potwora. I pomimo tego, że wtedy dla mnie był to potwór, którego kocham, to znowu to powodowało kolejne zakręcenia w mojej głowie i zamykanie serca tak naprawdę, bo to wszystko powodowało, że szło to w kierunku zamykania serca, a tak naprawdę to było mi sobie z tym bardzo trudno poradzić. I pamiętam, jak spróbowałem alkohol i poczułem tą ulgę, to potem coraz szybciej i coraz głębiej w to wchodziłem. Czyli alkohol jakby trochę zatapiał te smutki troszkę, przynajmniej na krótką chwilę, tak? Wiesz co, nawet u mnie to było tak bardzo mocno, że to nie na krótką chwilę, bo potem jak przeszedłem ten okres dojrzewania, że już mogłem pić, nazwijmy to legalnie, bez tak, pozwolenia tak. rodziców, to, no to ja sobie pozwalałem na takie odcinanie bardzo często i był taki okres, że prawie że codziennie. Ciekawe rozmowy. Jak wygląda seks geja z kobietą z perspektywy geja? Wiesz co, ja mówiłem to w jednym z swoich odcinków, jak to wygląda i też opowiadałem o takich trikach, w jaki sposób w ogóle można uprawiać seks i wiem, że jest to bardzo praktykowane. A jak wygląda z perspektywy na wtedy, jak zacząłem uprawiać seks z moją byłą żoną, to wiesz co, to tak naprawdę ja nie uprawiałem z nią seksu. Ja fizycznie z nią byłem, natomiast w przestrzeni mentalnej ja sobie wyobrażałem mężczyznę i wyobrażałem sobie różne akty z przeszłości, czy tam jakieś nagrania z mężczyznami. Tak. Albo wyobrażałem sobie, że uprawiam seks z jakimś facetem, który mi się podoba. To jest takie aż trudne do pojęcia, natomiast ja tak to praktykowałem, wiesz, i to naprawdę działa, bo nasze wyobrażenia potrafią nas przenieść w zupełnie inny świat. I podobno seks jest w głowie najbardziej, prawda? Wiesz co, tak, seks jest tylko i wyłącznie w głowie i właśnie ja korzystałem z głowy i to pozwalało mi na uprawianie seksu z kobietą. Ciekawe rozmowy. A jak twoja żona później zareagowała na twój publiczny coming out? Wiesz co, to moja żona, zanim ja zrobiłem publiczny coming out... To zrobiłeś przed żoną. To ja, to tak, bo to jak się... Jak zareagowała? Wiesz co, na początku to ona musiała sobie poradzić z tym swoim światem. Ona musiała sobie poradzić z tą informacją. Natomiast... Wiesz, ja się dowiedziałem tego o tebie. Ewa to jest osoba, z którą pracowałem w ogóle. Dzięki niej tak udało mi się wyjść z tego wszystkiego. Dzięki, Ewka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Natomiast wracając do Justyny. Ja dowiedziałem się, że dla kobiety jest łatwiej dowiedzieć się, że to jest facet. Że kobieta była zdradzana z facetem przez faceta. Dobrze powiedziałem, czy się nie zakręciłem? Że łatwiej jest jej zrozumieć, że zdradzałeś się z facetem, a nie z inną kobietą. O, właśnie, tak. Bo nie było drugiej innej, tylko po prostu problem był w tobie, nie w niej. Tak, kobiecie wiesz, odpada w sumie cały wachlarz. Justynę bardzo pozdrawiamy, tak, też widziałem jej różne filmy bardzo serdecznie, zresztą pozdrawiamy. Tak, więc kobiecie odpada cały wachlarz domyśleń, czy miała... tak trywialnie powiem, lepszą dupę, ładniejsze cycki, lepiej gotowała, lepiej się ubierała, także no, tej przestrzeni nie ma, bo to jest facet, no a kobieta chcąc, nie chcąc, no to sobie pindola nie dorobi, tak? No tak. I tutaj jest na pewno łatwiej poradzić sobie w tej przestrzeni, natomiast troszeczkę trudniej mi się wydaje, jest poradzić sobie, ale to jest tylko moje, to co ja sobie wydaje, jest sobie trudniej poradzić, jeśli w ogóle chodzi o Polskę, z przestrzenią rodziny, znajomych, przyjaciół, bo co powiedzą ludzie. Ciekawe rozmowy. No właśnie, ty pochodzisz, Łukaszu, z małej miejscowości. Tak, z bardzo małej, pozdrawiam wszystkich. A nieraz wspominałeś na swoim kanale na YouTubie, że masz bardzo konserwatywnych rodziców, albo miałeś konserwatywnych rodziców, byli konserwatywni. Jak zareagowali oni na twój publiczny coming out? No i że będąc w związku z Justyną, mając dzieci, jednak nie jesteś sobą. Jak zareagowali rodzice, jak zareagowali znajomi na ten, bo chyba na Facebooku ten coming out publiczny się odbył. Tak, to było na Facebooku.
To generalnie pomógł mi mój tato w tym, bo ja wtedy nie miałem jeszcze odwagi. Natomiast... Czyli jednak ten tato homofob. Tak. Dzięki tata. To też było super zagranie z twojej strony, które tak naprawdę mnie uwolniło. Ja chyba jeszcze tego nigdy nie mówiłem ci tego, tato, ale to mnie uwolniło. A dlaczego? Bo pewnego dnia zadzwonił do mnie mój tato. On jest myśliwym i zadał mi takie pytanie. Mówi, czy ty kiedyś pomyślałeś o mnie? Bo ja już wcześniej powiedziałem do rodziny, że jestem gejem, tak? Aha. Tak, więc tam rodzina już wiedziała, ale to nie było jeszcze publicznie tak. No tak. Tak, no i tato mówi, wiesz co, mówi, czy ty kiedyś pomyślałeś o mnie? Mówi, wiesz co, mówi, byłem na polowaniu, było tam ze 40 osób i jeden z kolegów wyszedł i zadał publicznie pytanie przy wszystkich, czy to prawda, że twój syn jest pedałem? I wtedy ja też dotarłem do tej osoby, która to rzekomo powiedziała. Okazało się, że kolega mojego taty zadał delikatnie pytanie w samochodzie, czy to prawda, że twój syn jest gejem. I dla mnie nazywnictwo nie ma znaczenia, czy to jest gej, czy to jest pedał. To naprawdę nie ma znaczenia, ale przekaz mojego taty był nieprawdziwy. Był nieprawdziwy, bo nie było takiego zdarzenia. To było przekłamane i wtedy na tyle to mnie zdenerwowało, że postanowiłem, żeby już pozbyć jakichś wszystkich spekulacji, jakichś domniemań, żeby przestali ludzie męczyć moich rodziców i im zadawać to pytanie, to nawet ja stanąłem w obronie taty, słuchaj, wiesz, żeby go nie męczyli. No to wtedy wszedłem na Facebooka i bach, i się zaczęło. I jak zareagowali ludzie na twoje wyznanie? Ze znajomych oczywiście, na Facebooku. Wiesz co, to... Różnie? Różnie. Tam jest, jak możecie sobie to odnaleźć, ja nie ma... Znaczy w sensie takim ja nie ukrywam ani swojego Facebooka, ani swojego imienia i nazwiska. I tam jest cały plik tych wszystkich różnych komentarzy. Można sobie poczytać różnie. Różnie. I to w zależności od przekonań. Kto jakie ma przekonania, kto jakie ma wartości. Próbowałeś dyskutować? Tłumaczyć się? Ja na wtedy jeszcze nie byłem na tyle silny, żeby to robić, bo dla mnie to było takie, wiesz, wszystko takie nowe. Dla mnie to był po prostu wulkan, który wybuchł. I... To chyba był gorący post, co? Tak. Dla mnie to był wulkan, który... A jak ty to powiedziałeś? W jaki sposób? Tak po prostu? Tak po prostu, że jestem gejem. Tak. Że chyba jestem gejem. Przecież mógł coś ogłosić, że jestem gejem, tak? Tak, jestem gejem. To chyba nawet było bardzo krótkie. Okay. To było bardzo krótkie, że jestem gejem i... I zaczęły się sypać komentarze. Zaczęły się sypać komentarze. Ja się na początku nawet wtedy troszeczkę tego przestraszyłem i tam Ewa bardzo mocno stanęła w mojej obronie. Dzięki. Bo mówię, dla mnie to się tyle wtedy tych rzeczy działo i wiesz, jeszcze ja musiałem sobie poradzić ja wewnętrznie sam ze sobą. Już nieważne co ludzie, tylko ja musiałem sobie poradzić wewnętrznie ze sobą. I teraz tak, czy coming out jest potrzebny? Podejrzewam, że nie każdy potrzebuje takiego coming out, ale jeśli chodzi o mnie, to ja wewnętrznie potrzebowałem się już tak mocno uwolnić sam od siebie, właśnie od tych wszystkich naleciałości. Kłamstw. Oczyściło? Tak, bardzo. Znaczy, wtedy to się, tak jak ci powiedziałem, to dopiero był wybuch wulkanu i wtedy zaczęło się to wszystko dziać. Tylko tym otwarciem to ja już nie miałem szans, żeby uciekać sam przed sobą. No tak. To też było takie, wiesz, to było takie dla mnie w ogóle motywujące. Otworzyłeś po prostu drzwi do innego życia, do innego świata, tak. Czyli po prostu bycie sobą zaczyna się w 100% od prawdy o samym sobie. Tylko to też trzeba sobie zdać sprawę, kiedy my jesteśmy na to gotowi, bo jakbyś zadał mi takie pytania kilka lat temu, to po pierwsze ja bym nie wystąpił tutaj z tobą, po drugie to bym powiedział, że jesteś nienormalny i po trzecie to bym się wyparł, że jestem gejem. I tak? Że nie lubisz pedałów. Tak, i że nie lubię pedałów, tak. Ciekawe rozmowy. Masz dwójkę cudownych synów. W jakim wieku, przypomnij? Wiesz co, w jakim wieku? Ja zawsze mam z tym problem. I to taką anegdotkę też podam, jak mieliśmy sprawę rozwodową, to zanim weszliśmy na salę, no to wtedy pani adwokat nam przypomniała, mówi, wiesz co, mówi Łukasz, to przypomnij sobie, kiedy mieliście datę ślubu, bo z reguły to jest tak, że małżonkowie się kłócą, wchodzą na salę, sędzina zadaje pytanie, kiedy była data ślubu, a małżonek pierwszy co robi, patrzy się na żonę, o co chodzi, tak. Nie, o co chodzi, się pyta o tą datę ślubu. Ja wcześniej zadzwoniłem do Justyny i także chłopcy mają 11 i 13 lat.
twoje dzieci, twoja była żona mieszkają w Wielkiej Brytanii. Myślisz, że to, że jednak bardziej na zachodzie, to jednak zmienia mentalność dzieci? Wiesz co, na pewno, bo tam już oni dostają zupełnie inną edukację w szkole. Dostają ją, nie dostając, bo tam nie są wprowadzane podziały. Natomiast pewnie ma to jakiś wpływ, ale największy wpływ zawsze ma to od wewnątrz, czyli od rodziny. I też zadałeś mi pytanie, jak chłopcy na to zareagowali. Wiesz co, oni tak naprawdę nie zareagowali. Też tam się dużo rzeczy działo, bo bardziej dla nich znaczenie miało to, że ja odchodzę od rodziny, że nawet nie to, że odchodzę od rodziny, to jest nieprawda, bo ja od rodziny nie odszedłem, bo my jesteśmy rodziną. To nie jest tak, że ja go odszedłem od rodziny. Większe znaczenie dla nich miało to, że ja odchodzę od ich mamy. Natomiast ja z nimi przeprowadziłem bardzo dużo rozmów, bardzo dużo fajnych rzeczy się zadziało, oni mi poopowiadali rzeczy z przeszłości, bo jeszcze byli na tyle w tym wieku, że pamiętali, co się zadziało. I wiesz co, i jak porozmawiałem sobie z nimi o tym i też im powiedziałem prawdę, no to prawda ma zawsze największą moc. A wiesz co, jak dzieci mają? Dzieci mają tak, że jakbyś zrobił sobie takie małe badanie, znaczy może taki mały eksperyment, że jakbyś do przedszkola dzieci, które właśnie jeszcze nie wiedzą, o co chodzi, wprowadził pary, to dzieci zauważą, kto się lubi, kto się nie lubi, a nie zauważą różnicy, dlaczego siedzi dwóch panów, dlaczego siedzą dwie panie, albo dlaczego nie siedzi pani. Nie ma jeszcze tej takiej społecznej naleciałości. Absolutnie nie ma, no bo zobacz, jak nawet sobie dzieci chodzą na spacer, tak? No to zarączki się trzymają bez względu na płeć. Bez względu na płeć, dopóki ktoś im nie powie, że wypada, nie wypada lub coś. Tak. Że dlaczego zadajesz, dlaczego trzymasz rączkę chłopca, tak? No i wtedy jest to i takie dziecko w ogóle nie wie, o co chodzi. Boi się. No. Tak. Ciekawe rozmowy. Czy gdybyś miał możliwość cofnąć czas, to zdecydowałbyś się ponownie na małżeństwo i taką tradycyjną, heteroseksualną rodzinę? Jak miałbym tą świadomość, którą mam w tym momencie i gdybym miał taką możliwość, żebym cofnął się w czasie i powiedział sam do siebie, to nie zrobiłbym sobie krzywdy, bo teraz nie siedziałbym tu z tobą i nie miałbym tego doświadczenia, które mam. A ja nie wiem, dlaczego to przeszedłem. Być może jest tak, że Bóg chciał, żebym przeszedł takie coś, żebym teraz mógł podać rękę ludziom, którzy byli w podobnej albo są w podobnej sytuacji. I którzy nie wiedzą, jak z tego wyjść. A naprawdę na podstawie prawdy można z tego wyjść i można się uwolnić i można zostać przyjacielem swojej byłej żony i to jest super. Ciekawe rozmowy. Łukaszu, to również się przyznajesz do tego publicznie. Przyznałeś się do tego, że byłeś swego czasu uzależniony od alkoholu, później też od narkotyków. Jak tobie się udało wyjść z tych dwóch nałogów? Dobrze, to wiesz co, ja miałem też taki dość mocny, krytyczny moment i miałem próbę samobójczą, która nie udała mi się tylko i wyłącznie z tego tytułu, że przez przypadek rodzice się pojawili. I u ciebie? Tak, tak, bo oni przyjechali, ja wtedy mieszkałem w Krakowie, oni przyjechali mnie odwiedzić i gdyby wtedy nie przyjechali, to podejrzewam, że nie siedziałbym tutaj z tobą, bo to by mi się udało. Natomiast w momencie, kiedy się ocknąłem... Byłeś w szpitalu? Nie, nie byłem w szpitalu, bo oni nie do końca wiedzieli, co się na wtedy dzieje. Ja to opowiem na swoim kanale, bo to jest taka troszeczkę historia. Ja to opowiem na tym, jak to się wszystko działo. Natomiast ten moment, kiedy pozwoliłem sobie na to, żeby pójść w inną stronę, to jak obudziłem się w łóżku, to złapałem takie wyobrażenie i sobie mówię, kurwa, mówię, po tej stronie już byłem. W sensie, w stronie udawania, kłamania, oszukiwania się. I zadałem sobie takie pytanie, co by było, gdyby jakbym chociaż na jeden dzień pozwolił sobie być sobą i spróbował innego życia. Tak, dokładnie. I wtedy jedyna osoba, znałem bardzo dużo terapeutów, psychiatrów, psychologów, natomiast na wtedy tylko i wyłącznie, co do mojego serca i do mojego poczucia przychodziła, to cały czas mi się pojawiała Ewa i wtedy napisałem do Ewy SMS-a,
I tak to się zaczęło. Wszedłem w pracę Sewą. Sama na siebie mówi, że jest wiedźmą, ma niesamowitą wiedzę, przeczytała kilka wagonów książek, a oprócz tego, wiesz co, ona pracuje na czakrze serca i ma też taki dar. Ma taki dar, że potrafi... Ewę pozdrawiamy znowu. Tak, i Ewa ma taki dar, ja jestem też tego przykładem, bo wiesz co, ja piłem 18 lat praktycznie dzień w dzień. Ostatnie 6 lat zanim rzuciłem, 5-6 lat zanim rzuciłem te wszystkie nałogi, to jeszcze tak jak wspomniałeś, do tego doszły bardzo mocno narkotyki. Także... A z narkotyków jak ci się udało wyjść? To wszystko było w jednym momencie. Powiedziałeś nie, koniec? Czy była jakaś terapia? Tak, to Sewą pracowałem. Ja pracowałem Sewą, tak. Ja pracowałem Sewą. I udało się. Udało się, tak, kompletnie ze wszystkiego. Alkohol, gratulacje. Narkotyki, fajki. A co prawda z fajek najgorzej mi się wychodziło. Natomiast, no to też jest taka historia tego całego przejścia, że wow, ale tak, udało mi się z wszystkiego wyjść. Ciekawe rozmowy. W jednym ze swoich odcinków vloga sam się do tego przyznajesz, że kiedyś traktowałeś mężczyzn instrumentalnie. Bardzo. Jako swoisty dodatek do ich penisów, nazwijmy to wulgarnie, ale prosto. Tak. Co się stało, że zmieniło się twoje podejście do tego tematu? To znowu, cała praca z Ewą, tak naprawdę dotykanie swojego serca. W jednym z odcinków też opowiadasz, że po spotkaniu z pewnym mężczyzną uświadomiłeś sobie, w jaki sposób traktujesz mężczyzn. To wiesz co, to nie było tak, że uświadomiłem sobie to po jakimś, że wtedy, bo tych mężczyzn to u mnie było, tak, było bardzo dużo, ja sobie nie żałowałem, natomiast podczas pracy sobą ja zacząłem sobie to wszystko uświadamiać i im mniej się bałem, w sensie takim, im więcej rozpoznawałem swoje lęki, tym mniej się bałem i to zaczęło się u mnie wszystko, zaczęło wszystko wracać do pierwotnego stanu. Czyli tak jakby to swoje serce zacząłem obierać z tych takich łupin cebuli. Aha. I zacząłem dochodzić do źródła i zacząłem w ogóle odkrywać na nowo, o co chodzi w życiu. I co w relacji to, z innymi mężczyznami. Co to są relacje, co to są ludzie i wiesz co? Co to jest uczucie. Nawet, co to jest uczucie i to nawet nie z mężczyznami, tylko po prostu relacje między ludźmi. W ogóle, bo wtedy to raczej trudno to nazwać relacjami. Ciekawe rozmowy. Czy gdyby Polska była bardziej tolerancyjnym krajem, to nie musiałbyś się żenić i udawać heteryka przed samym sobą? W jednym ze swoich odcinków opowiadasz, że udawałeś przed rodzicami kiedyś homofoba przy stole, że nie lubisz pedałów. Czy ta polska rzeczywistość faktycznie tak kształtuje pewne podejście do tematu? Teraz tak, ja się nie zgodzę z tym, że Polska jest homofobem, że Polska jest homofobiczna. Nie, Polska nie, ludzie pewnie tak. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to nie i nie można znowu wszystkich wrzucać do jednego worka. Absolutnie nie. Natomiast. Ale pewne klimaty polityczne sprzyjają pewnym energiom. A tak, jak najbardziej. Klimaty polityczne, ale teraz wrócę na chwilę do twojego pytania. Bo powiedziałeś mi, że udawałem homofoba ja przy stole. I w jednym z odcinków opowiadasz o tym, że nawet z tego strachu, że ktoś się domyśli, że przecież ty też jesteś gejem, że musiałeś udawać jeszcze większego homofoba niż... Dobra, to ja go nie udawałem. Ja byłem homofobem. Ja byłem homofobem, ja nie mogłem udawać. Ja po prostu byłem wtedy homofobem, tak jak powiedziałeś, po to, żeby ktoś nie odgadł... Nie odkrył ciebie. Tak, kim naprawdę jestem. I też zaczynam poprzez obserwacje łapać to, że ludzie, ci, którzy im więcej krzyczą na ten temat, to mają coś wspólnego z tą energią. Aha. Takie jest moje odkrywanie, to co to zaczynam obserwować i może tutaj już nic więcej nie powiem. Nie trzeba już chyba nic dodawać, ale w polityce też się zdarza i często tak jest, że na przykład jeden polityk, już nieważne który, bardzo najeżdżał na LGBT i później się okazało, że on gdzieś tam był widziany w gay klubie, że jakieś były propozycje, prawda? Więc to gdzieś się faktycznie tak... zazębia, prawda? Tak, bo wiesz co, nieraz dostaję zarzuty na Facebooku, jak gdzieś tam udostępnię swój kanał na jakichś różnych grupach społecznościowych, ale jeśli admin mi to zaakceptuje, to idzie i wtedy dostaję
potężne zarzuty, dlaczego to tam jest, albo jakieś takie dziwne hejty. Natomiast mnie nie interesuje szydełkowanie, tak? Więc jak sobie patrzę, to tylko skupiam się na tym, to co mnie interesuje i klikam zawsze palcem tam, gdzie ciągnie mnie energia. Mhm. Więc można sobie zadać pytanie, jeśli kogoś to nie interesuje, to po co się wypowiada na po co klika i po co pisze? Ciekawe rozmowy. Co byś chciał powiedzieć dzisiaj oglądającym nas żonatym gejom, którzy się okłamują, starają się uciszyć swoją naturę? Jakiś przekaz? Chciałbyś im coś powiedzieć? Przekaz jest taki, że najbardziej boimy się siebie i najbardziej boimy się prawdy. I dopóki nie pozwolimy sobie na prawdę, to tak naprawdę wy musicie sobie zadać pytanie, czy chcecie przeżyć życie nie żyjąc, czy chcecie przeżyć życie cały czas kłamiąc, oszukując i czy to jest fajne, jak nie jesteście sobą, bo to jest całe życie udawane. Ja nie pamiętam, kto to powiedział, ale jest takie bardzo fajne pytanie, czy istnieje życie po śmierci, ale trzeba sobie zadać pytanie, czy istnieje życie za życia. I powiem ci, że właśnie tak bardzo boimy się prawdy, że nie dowierzamy w to, że jak powiemy prawdę, to to nasze życie się zmieni. Albo ułoży. Tak, albo ułoży. I wiesz co, i jeszcze jest tak, że my sobie zakładamy, że ta druga strona, czyli kobiety, że one nie wiedzą, nie czują. Ja z swoich obserwacji też zaczynam zauważać to i odkrywać to, że tak naprawdę każda kobieta wie i każda kobieta czuje, kiedy jest coś nie tak. Tak samo jak my mężczyźni, jak coś jest nie tak, to my też to czujemy. I to takie życie grane i udawane, no to jest to tylko życie grane i udawane. No tak, zwłaszcza, że to nie jest tak, że gej w związku z kobietą, ponieważ nie może realizować swoich potrzeb, to przeważnie robi to na boczku albo jakoś tak w sposób taki chyba troszeczkę siebie oszukujący. Ja też znam ludzi, którzy żyją w związkach małżeńskich w Polsce, mają żony, mają dzieci, na przykład otrzymywałem od nich propozycje seksualne i zawsze się zastanawiałem, jak to w ogóle jest, prawda, że jak to funkcjonuje, jak tak można. No ale jednak jest to, czyli przekaz jest taki, że warto zacząć od prawdy, żeby się od tego ciężaru uwolnić. Tak, i tutaj też jest warto, żeby sobie skorzystać z jakiejś pomocy. Jeśli macie taką siłę woli w sobie, to jak najbardziej. Natomiast wiem sam po sobie, że nie jest to łatwe. Jest to bardzo trudne. Tak bardzo bym chciał, wiesz, żeby już każdy był sobą. Niestety chyba każdy musi to sam wypracować, prawda? Tak, ale wiecie co, to może powiem wam tak, jest naprawdę warto żyć w prawdzie. Jestem z małej wioski, z homofobicznej rodziny, w tej takiej najbliższej, nie chcę się wypowiadać za innych, ale jestem, tu siedzę, jestem szczęśliwy i zobaczcie, wszyscy wiedzą, że jestem gejem i co? I tak naprawdę też musimy sobie zdać z tego sprawę, że nikt się nie zajmuje nami. Ludzie usłyszą jakąś plotkę, dowiedzą się czegoś, ale potem każdy przytrawia to. Każdy zajmuje się swoim życiem. Twoi rodzice już się trochę pogodzili z prawdą? Czy... Wiesz co? Przestałem to kontrolować. Kiedyś bardzo mi na tym zależało. A dziś żyjesz własnym życiem. Dziś żyję własnym życiem. Ja kocham mamę, kocham tatę. On ma prawo do swoich poglądów. Ty do swoich. Mama ma prawo do swoich poglądów. Ja mam prawo do swoich poglądów. I absolutnie nie narzucam im swojego punktu widzenia. Jak im jest tak dobrze, okej, okay, super. Tutaj też się niosę do mam, do rodzin i do dzieci, bo spójrzcie na to. Nawet te kobiety, które wiedzą o co chodzi, które są w takich związkach, ale te, które nie są. Nie produkujmy dzieci, którzy będą wchodzili w to swoje życie, którzy nie będą mogli być sobą. To jest bardzo ważne, żeby rodzice okazali wsparcie do dzieci i to jest bardzo ważne, żeby rodzice pozwalali dzieciom, żeby byli sobą. Bo jeśli dziecko ma już taką orientację ukształtowaną, to nieważne rodzice, co wy będziecie chcieli zrobić, to dziecko będzie miało taką orientację, to nawet wtedy poprzez to, że będziemy udawali, że tego nie ma, albo będziemy próbowali nawet to nazwę jakoś dziwnie leczyć, to tak naprawdę odpychamy dzieci od siebie i wpychamy dzieci w nałogi, także to też jest taka duża podpowiedź, żebyśmy nie produkowali
te nieszczęśliwe rodziny, żebyśmy nie produkowali nieszczęśliwe relacje i nieszczęśliwe związki. To jeszcze taka mała pomoc. Tak. Ciekawe rozmowy. No to ostatnie pytanie w dzisiejszej rozmowie. Czy wierzysz w Boga i życie po śmierci? Czy wierzę w Boga? Pewnie, że wierzę w Boga. I dla mnie znowu nie ma znaczenia, kto w jakiego Boga wierzy. Dla mnie, wiesz co? No mówi się, że Bóg nie może mieć płci ani orientacji, ponieważ nie jest cielesny. Okej. Okay. Skoro Bóg nie jest cielesny, ja się odniosę do takiego stwierdzenia napisanego w Biblii, że Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo. Skoro Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, to powiem Ci, że ja bardzo lubię się z moim Bogiem, bo mój Bóg jest zajebisty. Jest bardzo fajny, tak. On nie jest żadnym selekcjonerem. On nie kłamie, nie każe. I nie ma tak, że patrzy na mnie i mówi, że ty jesteś jakiś taki owak i patrzy na ciebie, patrzy na kogoś. Nie, mój Bóg kocha wszystkich. I nie ocenia i nie szufladkuje. Dokładnie. I mój Bóg jest fajny. I tyle. Łukasz, ja bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Życzę Ci z całego serca, żebyś po prostu zawsze mógł być sobą, żebyście byli szczęśliwi z Twoim partnerem, żebyś coraz bardziej odkrywał dokładnie prawdy, dobra, miłości, czyli de facto sensu życia. Szanowni Państwo, to już wszystko w tym odcinku. Gościliśmy Łukasza Strzałkę, który zmienił swoje życie o 180 stopni. Jeśli jemu się udało, to Wam również może się udać. Zapraszamy Was do śledzenia kolejnych odcinków oraz śledzenia nas w mediach społecznościowych, jak również do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam i do zobaczenia. Do zobaczenia. To były ciekawe rozmowy.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.